Cześć, z tej strony Jan Brac, a to jest kanał BizPlaner.pl o dotacjach i biznesie. Dzisiaj przedstawię Ci odpowiedzi na najczęściej padające pytania osób, które chcą wziąć udział w programie Premia na pozarolniczą działalność gospodarczą 2022. Pytania zostały zebrane na podstawie rozmów z naszymi klientami. Wybrałem te, które przede wszystkim są najważniejsze, bo dotykają kwestii związanych z rozliczeniem dotacji, czy nawet jej z przyznaniem, a także najczęściej padały w rozmowach. Pierwsze pytanie, które najczęściej się pojawia, nie jest do końca jasne dla osób, które przeczytały raz regulamin premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. Czy istnieje obowiązek przejścia na ZUS? Niestety tak. Co prawda nie musimy przechodzić na ubezpieczenie ZUS od razu po otrzymaniu premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, ale mamy na to 2 lata. 2 lata jest związane z okresem realizacji biznesplanu. Ma na to 2 lata od dnia otrzymania pierwszej transzy premii. Natomiast w tym okresie czysto teoretycznie możemy podlegać podwójnemu KRUS-owi. Jednak czy jest to opłacalne? Musimy tutaj poświęcić trochę czasu na wyjaśnienie. Przede wszystkim, jeżeli skorzystasz z podwójnego KRUS-u dłużej niż 60 dni, nie będziesz mógł skorzystać z preferencyjnego ZUS-u. Automatycznie po tym okresie przejdziesz na pełny ZUS. Oczywiście osoby, które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą i na moment utworzenia nowego podmiotu gospodarczego nie minął okres 5 lat od zamknięcia poprzedniego, będą z automatu podlegały dużemu ZUS-owi. Więc dla tych grup beneficjentów przejście na podwójny KRUS jeszcze przez 2 lata jak najbardziej jest opłacalne. Oczywiście możemy sobie zestawić wartości ubezpieczenia na preferencyjnym ZUS-ie i podwójnym KRUS-ie, ale musimy pamiętać o jeszcze jednym wymogu. Działalność gospodarcza, którą będziemy prowadzili, musi być dochodowa. To znaczy, że wartość przychodów z naszej działalności musi być wyższa niż koszty naszego ubezpieczenia plus oczywiście koszty związane z wynagrodzeniami pracowników. Z podwójnego KRUS-u stosunkowo łatwo wypaść, jeżeli wartość naszego podatku będzie przekraczała dopuszczalny limit, który pozwala na podwójnym KRUS-ie być. Nie są to duże kwoty. Drugie pytanie, które też często pada, to czy mogę kupić samochód? Oczywiście, możemy kupić samochód, jednak od tego roku wprowadzone są pewne ograniczenia. Pierwsze z nich dotyczy samochodów osobowych. Nie możemy przeznaczyć więcej niż 50% dotacji na zakup samochodu osobowego. Ten limit nie dotyczy oczywiście samochodów dostawczych. Niektóre osoby troszeczkę mylą te 50% i bardzo często klienci pytają się, czy chodzi o 50% wartości samochodu osobowego. Nie. Tutaj chodzi o 50% wartości dotacji, która może być przekazana na właśnie sfinansowanie celu zakupu samochodu osobowego. Jeżeli zmieścisz się w tej kwocie, możesz przeznaczyć tylko dotację w 50% na ten cel i nie musisz dopłacać nic z własnej kieszeni. Przyszli wnioskodawcy też często pytają nas, czy mogą sfinansować koszty bieżące. Jak najbardziej. Nawet 30% tego dofinansowania może zostać przekazana na sfinansowanie kosztów bieżących, które pokryjemy przed złożeniem wniosku o drugą transzę. Jednak ma to pewnego rodzaju pułapki, o których zaraz Ci powiem. Przede wszystkim te 30% tej premii może zostać przekazane na właśnie koszty bieżące jak ZUS, czy podwójny KRUS, księgowość, opłaty związane z najmem, opłaty związane z wynagrodzeniami. Jednak musisz zdawać sobie sprawę, że im więcej drobnych kosztów zostanie umieszczonych przez Ciebie w tutaj biznesplanie, tym więcej dokumentów będziesz musiał przedstawić udokumentowujących właśnie poniesienie tych kosztów. Kolejną sprawą, którą też trzeba pamiętać, jest to, że jeżeli wskażemy pewien koszt w ramach dofinansowania, to nie możemy osiągnąć podwójnej korzyści z tego tytułu. Co mam na myśli? Chodzi tutaj o wykazywanie tych kosztów jako koszty uzyskania przychodów, które pomniejszają Ci podstawę opodatkowania.
Oczywiście będzie to dotyczyło osób, które będą rozliczały się z fiskusem w formie podatku liniowego lub skali podatkowej. Reasumując, im więcej drobnych kosztów umieścisz w biznesplanie, tym więcej dokumentów potwierdzających poniesienie tego kosztu będziesz musiał przedstawić wniosku o drugą transzę. Kolejne pytanie, które też często zadają nam nasi klienci, to dotyczy finansowania strony internetowej. Czy mogą to zrobić, czy wlicza się do pułapu 70% na środki trwałe, czy 30% na koszty bieżące? I odpowiedź jest dosyć prosta. Oczywiście możemy sfinansować nakłady na stworzenie naszej strony internetowej, a także na nakłady na reklamę tej strony. Natomiast tutaj zostanie to pociągnięte z tego limitu 30% na koszty bieżące. Piąte pytanie, które pada bardzo często, to czy możemy przeznaczyć dofinansowanie na zakup używanego samochodu? Niestety nie. Ani z tego limitu 70%, ani z limitu 30% z premii finansowanej jest zakup jedynie nowych środków trwałych, czyli takich, które nie były nigdy używane. I tu jest drobna pułapka. Jeżeli kupujesz samochód od dealera i jest on zarejestrowany, to on będzie zawsze traktowany jako samochód używany. Może się więc zdarzyć czysto teoretycznie tak, że kupisz od dealera 2-3-letni samochód, który nigdy wcześniej nie był zarejestrowany i będzie uznany jako nowy środek trwały, a samochód demonstracyjny z przebiegiem symbolicznym 500-600 km jest już samochodem używanym i musisz o tym pamiętać. Następne pytanie, które często pada, dotyczy obowiązku dopłat do areału gospodarstwa. I tutaj mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Od tego roku ten obowiązek dopuszczenia kandydata do tego naboru został zniesiony. Tak więc jest to duże uproszczenie w stosunku do poprzednich naborów. Wystarczy, że jesteś rolnikiem, domownikiem lub małżonkiem rolnika i jesteś ubezpieczony na KRUS. Twoje gospodarstwo, pod które podlegasz, jest na terenie Polski, jest w miejscowości do 5000 mieszkańców i oczywiście w pewnym uproszczeniu możesz startować do naboru na premię na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. Nasi klienci często pytają, czy przechodzić na VAT, czy na początku być na tym VAT-ie, czy rozpocząć działalność, która nie będzie wpisana w rejestr czynnych podatników VAT. To oczywiście zależy od przepisów prawnych. Jeżeli dane PKD jest wpisane jako obowiązkowo podlegające na VAT, to oczywiście będziesz na tym VAT-ie musiał być z samego początku. Natomiast w większości przypadków, jeżeli Twoja działalność gospodarcza nie będzie z obowiązku wymagała wpisu, nie musisz być VAT-owcem. Tutaj musisz sobie odpowiedzieć też na pewne pytanie, kto będzie Twoim odbiorcą docelowym. Jeżeli Twoje usługi są kierowane do klientów indywidualnych, to jeżeli doliczysz im VAT, czy to będzie 8% czy 23%, Twoja usługa automatycznie dla nich stanie się droższa. Jeżeli w przeciwieństwie do klientów firmowych, którzy są VAT-owcami i tak liczy się kwota netto, tak w przypadku osób, które będą miały działalność gospodarczą nakierowaną na klientów indywidualnych, ten dodatkowy VAT wpłynie na obniżenie atrakcyjności Twojego produktu, Twojej usługi. Więc musisz przede wszystkim przemyśleć, do kogo będziesz celował tą usługę. Kolejne pytanie, które jest też powiązane z tym, czy będziemy na VAT-ie, czy nie, dotyczy kwoty dotacji. Jeżeli oczywiście nie będziesz VAT-owcem, otrzymasz kwotę brutto, tak? Nie masz wtedy możliwości żadnego zwrotu VAT-u od dokonanych zakupów. Natomiast co w przypadku firm, które obligatoryjnie lub z własnej woli będą na VAT-ie? Czy dostaną kwotę netto, czy brutto? Oczywiście, bez pewnego oświadczenia otrzymasz kwotę netto, co dodatkowo wpływa na to, że musisz wygenerować sobie środki na to, żeby sfinansować VAT z własnej kieszeni. Oczywiście, w takim wypadku będziesz mógł starać się o zwrot tego podatku. Natomiast istnieje możliwość dla osób, które będą na VAT-ie, otrzymania kwoty brutto. Tutaj przede wszystkim trzeba to dobrze opisać, umotywować i wyjaśnić, natomiast istnieje możliwość, że przy oświadczeniu o tym, że nie będziesz ubiegał się o zwrot VAT-u z dotacji, pomimo że Twoja firma będzie VAT-owcem, otrzymasz kwotę brutto. Będzie to oczywiście
niosło za sobą pewne konsekwencje, chociażby w postaci poinformowania księgowej, żeby nie odliczała od kwot zakupu VAT-u, natomiast istnieje taka możliwość i jest ona często wykorzystywana przez naszych klientów, którzy nie chcą z własnej kieszeni dodatkowo finansować VAT-u. Czy oprócz premii na pozarolniczą działalność gospodarczą mogą skorzystać z innych dotacji? Wszystko zależy od tego, co będzie przedmiotem nowej inwestycji, nowego dofinansowania. Musisz pamiętać o tym, że dotacje z różnych źródeł nie mogą być przeznaczone na ten sam cel. Tak więc, jeżeli Twoja działalność gospodarcza, swój wniosek na premię na pozarolniczą działalność gospodarczą przewidywał stworzenie dodatkowego miejsca pracy, to nie możesz starać się zarówno o większą kwotę premii na pozarolniczą działalność gospodarczą, jak i na przykład dofinansowanie z Urzędu Pracy czy PFRON na stworzenie tego miejsca pracy. Natomiast będziesz mógł wykorzystać dodatkową dotację na stworzenie kolejnego miejsca pracy, które jest już objęte innym programem. Tak więc musisz pamiętać, że oczywiście możesz skorzystać z innej dotacji, natomiast ważne będzie przeznaczenie tych nowych środków. Klienci pytają nas, czy mogą mieć działalność gospodarczą, która będzie powiązana z działalnością gospodarczą ich małżonków. Taka działalność gospodarcza, która uzależniona jest od podmiotu bezpośrednio powiązanego, może przy kontroli ARMIR być uznana za sztuczne stworzenie warunków otrzymania dofinansowania. Więc stanowczo odradzamy takie praktyki. Działalność gospodarcza, którą zamierzasz założyć, musi być oczywiście dochodowa, a przede wszystkim nie może powstać wskutek sztucznego stworzenia warunków otrzymania dofinansowania. Kolejne pytanie, które zadają nam nasi klienci, to w jaki sposób musi być zachowana rentowność działalności gospodarczej. Oczywiście w poprzednich naborach zapis w rozporządzeniu mówił ogólnie o ekonomicznej zasadności prowadzenia tej działalności gospodarczej, natomiast nie były wskazane żadne limity. W obecnym naborze mamy obowiązek uzyskiwania przychodów, które wyższe są od naszego ubezpieczenia oraz pensji pracownika. Wymóg ten musimy spełniać od kolejnego roku, liczonego od roku, w którym złożyliśmy wniosek o pierwszą płatność. Za niedotrzymanie tego wskaźnika będziemy pociągnięci do pewnej odpowiedzialności. Zostanie nas nałożona kara, która może wynosić maksymalnie do 10% otrzymanej dotacji, liczona proporcjonalnie oczywiście do okresu, w którym nie spełniliśmy tego wymogu. Zdarza się, że klienci prowadzili wcześniej działalność gospodarczą. Oczywiście została ona zamknięta, minęły 2 lata na moment złożenia wniosku i pytanie, które często pada od nich, brzmi, czy Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa nie będzie miała wątpliwości co do słuszności, racjonalności takiego wniosku. Oczywiście nie. Nie będzie miała. Jeżeli wniosek, biznesplan zostaną przygotowane prawidłowo, w biznesplanie opiszemy racjonalność założeń, opiszemy dane rynkowe, nasze umotywowanie tej działalności gospodarczej, to aspekt prowadzenia wcześniej działalności gospodarczej nie jest naszą niekorzyść. Co więcej, możemy w pewnym sensie nawet wykorzystać to jako przedstawienie przewag nad innymi osobami, innymi wnioskodawcami, ponieważ posiadamy już doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej i znamy podstawy jej prowadzenia, podstawy księgowe, podstawy podatkowe. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie pomocny. Jeżeli znalazły się w Twojej głowie inne pytania niż te, które przedstawiłem w tym materiale, śmiało napisz je w komentarzu. Na wszystkie udzielimy odpowiedzi. Oczywiście będę wdzięczny za łapkę w górę pod filmem i za subskrybowanie naszego kanału. Im więcej takich aktywności, tym ten materiał trafi do szerszego grona i będziemy w stanie pomóc większej liczbie osób. To był Jan Brac, kanał bizplaner.pl. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!